Za nami trzecia kolejka Betclic drugiej ligi, w której doszło do meczu na szczycie i już tylko dwa zespoły mogą pochwalić się kompletem punktów. Wciąż dobrze spisują się Beniaminkowie ze Szczecina i Grodziska Mazowieckiego. Na początek tradycyjnie prezentujemy rozkład meczów trzeciej kolejki. Emocji można było spodziewać się w Sosnowcu, Jastrzębiu, Krakowie i Chojnicach. Zapraszamy na magazyn Betclic drugiej ligi. Celująca w awans do pierwszej ligi Chojniczanka gościła rezerwy Zagłębia Lubin. Sezon rozpoczęła przeciętnie, u siebie wygrała, a na wyjeździe przegrała. Własne boisko miało być atutem w meczu z młodymi wychowankami dolnośląskiego klubu. I rzeczywiście gospodarze szybko zaczęli przeważać. W 11 minucie wyprowadzili szybką akcję, tyle że Marcel Stefaniak pospieszył się i strzelił niecelnie zza pola karnego. Zagłębie odpowiedziało atakiem prawą stroną, dośrodkowaniem Jana Dorożki i również uderzeniem, które minęło bramkę. W 23 minucie Jakub Goliński zdecydował się na rajd, przebiegł kilkadziesiąt metrów, piłka trafiła do Jakuba Braneckiego, ale strzał z ostrego kąta odbił Michał Matys. Za chwilę złe podanie Zagłębia, od razu dośrodkował Goliński, Bartosz Pikul świetnie odwrócił się z futbolówką i Chojniczanka objęła prowadzenie. Przed przerwą zaatakowali goście. Po długim przerzucie Paweł Kruszelnicki nie najlepiej opanował piłkę, ale za chwilę wyłożył ją Jarosławowi Jachowi i dwukrotny reprezentant Polski strzelił mocno, trafił jednak w słupek. Po zmianie stron pierwsi okazję mieli gospodarze. Stefaniak przymierzył z rzutu wolnego i zabrakło mu centymetrów, bo trafił w poprzeczkę. Chojniczanka nadal przeważała. W 55 minucie indywidualna akcja Marcina Koziny, strzał broni jednak Matys. 7 minut później dokładne dośrodkowanie z lewej strony, uderzenie głową Dariusza Kamińskiego i tym razem Zagłębie od straty gola uratował słupek. W końcu pokazali się też goście. Po szybkiej wymianie piłki w pole karne wbiegł Kruszelnicki i został sfaulowany przez Golińskiego. Z 11 metrów pewnie strzelił Jach i mieliśmy remis. Nie minęło nawet 60 sekund i w drugim polu karnym padł Pikul. Rzut karny. Piłkę ustawił Waleriusz Szabala i Chojniczanka błyskawicznie odzyskała prowadzenie. Goście jeszcze mieli okazję do wyrównania. W 86 minucie po rzucie rożnym Kacpra Terleckiego zza pola karnego strzelił Aleksander Kubacki. Damian Primel był jednak dobrze ustawiony. Chojniczanka utrzymała prowadzenie i zdobyła 3 punkty. Po falstarcie na inaugurację rozpędu nabiera Wieczysta Kraków. Tym razem podejmowała rezerwę UKS-u, które w dwóch meczach zdobyły 4 punkty, ale mierzyły się z zespołami targanymi kłopotami organizacyjnymi. Gospodarze od początku przeważali, ale dopiero niespełna po pół godzinie skutecznie zaatakowali. Michał Trąbka dostał podanie przed polem karnym, strzelił, Tomasz Kucharski odbił, piłka wróciła jednak pod nogi pomocnika Wieczystej i tym razem przymierzył lepiej. 1-0. Przed przerwą Jacek Góralski przejął futbolówkę, wymienił ją z Lisandro Semedo, wyłożył Trąbce, który pięknym strzałem podwyższył prowadzenie. Po przerwie gospodarze nie zwolnili tempa. Po podaniu na lewą stronę rezerwowy Dani Sandoval zagrał po ziemi w pole karne, a kolejny zmiennik Czuma trafił na 3-0. Jakby tego było mało, od 81 minuty Łodzianie grali w osłabieniu. Po dośrodkowaniu w pole karne sędzia przerwał grę, odgwizdał faul i po raz drugi ukarał żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną Mateusza Wzięcha, który na boisku był niespełna 15 minut. Gospodarze zdążyli wykorzystać grę w przewadze. Z narożnika pola karnego dośrodkował Dawid Kiedrowicz, a Paweł Łysiak ustalił wynik meczu. Nie tak początek sezonu po spadku do drugiej ligi wyobrażano sobie w Podbeskidziu. Zespół z Bielska-Białej po dwóch meczach miał tylko punkt, a w trzeciej kolejce gościł Polonię Bytom, czyli zespół, który w poprzednim sezonie był blisko awansu. Gospodarze chcieli szybko zatrzeć to złe wrażenie i od początku zaatakowali. Przejęli piłkę w środku boiska, Linus Ronberg uderzył zza pola karnego, ale Aleks Cholewiński był czujny. Szybko zareagowała Polonia. Daniel Ściślak dośrodkował z rzutu wolnego, a Szymon Michalski z bliska trafił w słupek.
W 21 minucie stały fragment dla gospodarzy. W pole karne podał Daniel Dziwniel, a Michał Bednarski nie zdołał z bliska zdobyć bramki. W 32 minucie Marcel Misztal świetnie zagrał do przodu. Bartosz Florek uciekł obrońcą, jednak strzał z ostrego kąta odbił Cholewiński. Gospodarze przeważali, ale tuż przed przerwą wpadli w tarapaty. Michał Wilman przerwał kontratak Polonii, sfaulował Lucjana Zielińskiego i za dwie żółte kartki musiał opuścić boisko. Goście szybko mieli okazję, jednak Wojtyra z rzutu wolnego minimalnie przestrzelił. Po przerwie goście coraz mocniej przeważali. Po indywidualnej akcji Sebastian Steblecki strzelił tuż obok bramki. Po kolejnej akcji i zagraniu w pole karne Grzegorza Szymusika Mateusz Ziółkowski sfaulował Zielińskiego. Sędzia nie miał wątpliwości i podyktował jedenastkę. Wykorzystał ją Wojtyra. Poloniści mieli kolejne okazje, ale do siatki już nie trafili. Trzy punkty pojechały jednak do Bytomia. Niespodziewany lider drugiej ligi Beniaminek Pogoń Grodzisk Mazowiecki pierwszy raz w tym sezonie grał na wyjeździe. Mierzył się w Jastrzębiu z GKS-em, który też udanie rozpoczął sezon, bo po dwóch meczach zgromadził 4 punkty. Pierwsze minuty należały do gospodarzy, którzy próbowali szybkimi atakami przedrzeć się pod bramkę Pogoni. W 6 minucie po podaniu Michała Bednarskiego świetną okazję miał Oliwier Jakuć, przegrał jednak pojedynek z Dmytro Sydorenką. Goście odpowiedzieli akcją lewą stroną i dośrodkowaniem Nikodema Niskiego. Kamil Odolak nie trafił w bramkę. Kolejna okazja to kontratak GKS-u. Dobre podanie dostał Szymon Maszkowski. Bramkarz Pogoni wybiegł przed pole karne, ale piłka minęła jednak słupek. Za chwilę w pole karne zagrał Karol Nojszewski, a strzał głową Odolaka na raty złapał Grzegorz Drazik. Im dłużej trwał mecz, tym lepiej grała Pogoń. W 34 minucie Damian Jaroń wyłożył piłkę Jakubowi Apolinarskiemu. Ten pomylił się o centymetry. Kolejna okazja to wymiana piłki między Kasperem Sommerfeldem i Jakubem Lisem, ale strzał tego pierwszego w środek bramki nie mógł sprawić problemów Drazikowi. Za to za chwilę bramkarz GKS-u nie miał nic do powiedzenia, gdy zza pola karnego uderzył Nikodem Niski i było 1-0. Po przerwie gospodarze próbowali odrobić straty. Po dobrej akcji prawą stroną Szymon Kiebzak z bliska nie trafił jednak w bramkę. Dobrą okazję mieli też goście. Po dośrodkowaniu Apolinarskiego głową strzelił Odolak, a piłkę zmierzającą do bramki wybił Paweł Baranowski. Jastrzębianie próbowali wykorzystać długie wyrzuty z autu Oskara Paprzyckiego. Po jednym z nich strzelił Sebastian Rogala, ale prosto w ręce Sydorenki. Pogoń utrzymała minimalne prowadzenie i po trzech meczach ma komplet punktów. W meczu kolejki spotkali się Spadkowicze z pierwszej ligi. Zespoły, które wygrały obydwa rozegrane spotkania w tym sezonie. Zagłębie Sosnowiec podejmowało Resowie. Lepiej mecz rozpoczęli gospodarze. W 10 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Artiema Suchockiego głową uderzył Roko Kurtowicz, tyle że w boczną siatkę. 10 minut później kontratak podaniem rozpoczął Kamil Biliński, Joel Valencia zagrał do Emanuela Agbora, Kameruńczyk poślizgnął się i strzelił niecelnie. Po niespełna pół godzinie odpowiedziała Resowia. Chlip buchał, chciał podać z rzutu wolnego w pole karne, ale piłka poleciała w bramkę i Kacper Siuta musiał interweniować. Stały fragment do zdobycia gola próbowało wykorzystać też Zagłębie. Dośrodkował Bartosz Boruń, Agbor zgrał piłkę, Biliński strzelił z bliska, znakomicie spisał się jednak Jakub Tetyk. Tuż przed przerwą znów rzut wolny dla Resowi. Tym razem podał Bartłomiej Eisenhardt, strzelił najpierw Radosław Bąk, a po chwili z bliska dobił Marcin Urynowicz. Siuta złapał jednak piłkę, którą z rąk wybił mu Maciej Górski i sędzia gola nie uznał. Po zmianie stron szybko zaatakowało Zagłębie. Długie podanie z prawej strony Borunia. Biliński wykorzystał nie najlepszą interwencję Bąka i strzałem przy bliższym słupku zapewnił prowadzenie. Goście próbowali szybko odpowiedzieć. Dośrodkował Eisenhardt, Górski strzelił i znów czujnie w bramce zachował się Siuta. Przeważało jednak wciąż Zagłębie. Kwadrans przed końcem wyprowadziło szybki atak. Bartosz Snopczyński podał po ziemi w pole karne, ale Tetyk zdążył uprzedzić Bilińskiego. W 79 minucie Bąk zbyt łatwo stracił piłkę pod własnym polem karnym. Szymon Zalewski podał idealnie pod nogi Walencji, który od razu strzelił i było 2-0.
Gospodarze mieli ochotę na kolejne bramki. Indywidualną akcją popisał się Bartosz Zawojski, przebiegł kilkadziesiąt metrów, ale strzelił za słabo. W doliczonym czasie Resowia miała szansę na honorową bramkę. Filip Mikrut zagrał piłkę, świetnie do podania wyszedł Górski, ale jeszcze lepiej spisał się Siuta. Zagłębie wygrało i razem z Pogonią jest na szczycie tabeli. Do Puław przyjechał KKS Kalisza, więc zespół, który w poprzednim sezonie był o włos od pierwszej ligi. Obecne rozgrywki rozpoczął od remisu oraz wygranej i w meczu z Wisłą był faworytem. Gospodarze, którzy z trudem skompletowali kadrę i wystartowali w rozgrywkach, jednak zaskoczyli rywali. W 16 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Kamila Kargulewicza Bartosz Guzdek wyskoczył wyżej od obrońców i Wisła objęła prowadzenie. KKS mógł szybko się zrewanżować. Po rzucie wolnym piłka spadła pod nogi Bartłomieja Putny, który dokładnie podał, a strzał Bartosza Kieliby z trudem odbił Jan Szpaderski. Za chwilę dobre podanie do Jakuba Głaza, który upadł w polu karnym, ale sędzia nie podyktował rzutu karnego. W 35 minucie KKS krótko rozegrał rzut rożny. Piłka w końcu dotarła do Wiktora Smolińskiego, który zagrał wzdłuż bramki, a Radosław Śledzicki trafił do własnej siatki. 1-1. Kaliszanie chcieli pójść za ciosem. Putno dośrodkował ze stałego fragmentu, głową uderzył Kieliba i Szpaderski znów popisał się świetną interwencją. Po zmianie stron KKS nadal przeważał. Po długim podaniu piłka trafiła do Mikołaja Chacińskiego, ten oddał ją do Jakuba Staszaka, który zbiegł do środka i ładnym strzałem zdobył gola. Wisła nie złożyła broni i zaatakowała. Łukasz Kabaj wypatrzył w polu karnym Gustka, ale tym razem napastnik Puławian mocno przestrzelił. W 77 minucie Kargulewicz zagrał do Kamila Kumocha. Ten dośrodkował, strzał głową Adama Gałązki był jednak niecelny. 4 minuty później po rzucie wolnym Kumocha z 15 metrów uderzył Kacper Piątek. Piłka odbiła się jeszcze od obrońcy i Maksymilian Ciołek musiał popisać się umiejętnościami. Ostatnie minuty KKS rozgrywał w dziesiątkę, bo za brutalny faul od razu czerwoną kartkę zobaczył Piotr Kusiński. Wisła zaatakowała jeszcze mocniej i w doliczonym czasie po rzucie rożnym głową strzelił Gałązka, ale Ciołek znów spisał się świetnie. KKS przetrwał i z trudem wywiózł z Puław 3 punkty. Nie dość, że Skra Częstochowa została ukarana odjęciem 7 punktów za zaległości finansowe, to obydwa mecze nowego sezonu przegrała. Gościła Hutnika Kraków, który też miał na koncie 2 porażki. Było więc pewne, że w końcu ktoś punkty zdobędzie. Pierwsi do głosu doszli goście. Po rzucie rożnym groźnie główkował Kamil Głogowski, piłka jednak minęła bramkę. Krakowianie przeważali, zaatakowali prawą stroną i po dośrodkowaniu tym razem główkował Michał Głogowski. Piłka odbiła się od obrońcy i Miłosz Garskiewicz spokojnie ją złapał. Za chwilę kolejna akcja Hutnika. Podanie na lewej stronie dostał niepilnowany Denis Rakels, zagrał dokładnie na głowę Michała Głogowskiego i tym razem mieliśmy gola. Skra w końcu też miała okazję. Po rzucie rożnym Kamila Sobczaka główkował Hubert Sadowski, jednak nie trafił w bramkę. W 37 minucie Oliwier Kucharczyk świetnie minął Oliwiera Soprycha, idealnie podał do Mateusza Kaczmarka. Pomocnik Skry strzelił, jednak kapitalnie interweniował Dorian Frontczak. Po przerwie Skra spróbowała kolejny raz. Zaatakowała prawą stroną i po podaniu w pole karne z pierwszej piłki dokładnie uderzył Piotr Nocoń i było 1-1. To był dobry okres gry Skry, bo za chwilę zza pola karnego strzelił Maksymilian Stangret i Frontczak odbił piłkę do boku. Hutnik przetrwał i odpowiedział rywalom. Na prawej stronie Soprych poradził sobie z rywalem, znakomicie uderzył i Hutnik wrócił na prowadzenie. Skra powinna błyskawicznie się zrewanżować. Szybka, składna akcja drużyny, piłka trafiła do Stangreta, który miał przed sobą tylko Frontczaka, ale nie zdołał go pokonać. Końcówka meczu należała do Krakowian. W 84 minucie wyprowadzili kontratak. Michał Głogowski ograł dwóch rywali i mimo interwencji Garskiewicza padła trzecia bramka. W doliczonym czasie kolejna składna akcja Hutnika, którą ponownie zakończył Michał Głogowski i ustalił wynik meczu na 4-1. W Szczecinie zmierzyły się jeszcze niepokonane w tym sezonie drużyny. Lepiej wystartował Beniaminek Świt, który miał 4 punkty, a Olimpia Elbląg 2.
Gospodarze szybko stanęli przed szansą. Po dośrodkowaniu Łukasza Świętego w polu karnym powstało zamieszanie, ale w końcu niecelnie strzelił Kacper Wojdak. 5 minut później Maciej Koziara podał w pole karne, a tam niepilnowany Dawid Kisły kopnął w nogi Kacpra Tułowieckiego i wciąż było 0-0. Świt dalej atakował. W 23 minucie Koziara dostał piłkę w polu karnym i mocno strzelił. Tułowiecki odbił, ale wobec dobitki Szymona Kapelusza był już bezradny. Olimpia próbowała odrobić straty. Po dalekim wyrzucie z autu powstało zamieszanie w polu karnym. Wyrównać mógł Michał Kuczałek, jednak Adrian Sandach złapał piłkę. W końcówce pierwszej połowy po zgraniu głową Rafała Remisza przewrotką strzelił Święty i Olimpię od straty gola uratował słupek. Po przerwie mecz był bardziej wyrównany, tyle że na dobre okazje trzeba było długo czekać. Kwadrans przed końcem piłkę przejął Jan Sienkiewicz, dośrodkował w pole karne. Tam Mateusz Kuzimski trącił futbolówkę, która na szczęście dla Świtu odbiła się od poprzeczki. Końcówka należała do gospodarzy. W 81 minucie świetne podanie dostał Krzysztof Robski, strzelił. Kacper Tułowiecki znakomicie zareagował, ale niepilnowany Szymon Nowicki skutecznie dobił i było 2-0. W doliczonym czasie gry piłkę na prawej stronie dostał Grzegorz Awtyka, zagrał mocno w szerz boiska, a Dawid Wierzba pechowo interweniował i trafił do własnej bramki. Świt wygrał pierwszy raz w Szczecinie na własnym boisku w drugiej lidze. W Grudziądzu spotkały się zespoły, które w tym sezonie jeszcze nie zdobyły punktu. Olimpia gościła Beniaminka, rekord Bielsko-Biała. Już po kilkudziesięciu sekundach było o centymetry od gola. Po rzucie wolnym z bliska zawodnik Olimpii trafił w słupek. Na kolejną okazję trzeba było czekać prawie pół godziny. W 31 minucie po podaniu Huberta Żyrka sprzed pola karnego strzelił Tomasz Nowak, ale sporo się pomylił. Także Mateusz Klichowicz miał źle ustawiony celownik i mocno przestrzelił z pola karnego. 60 sekund później pod drugą bramką uderzył Tomasz Kaczmarek. Paweł Florek złapał jednak piłkę. Po zmianie stron zaatakowali goście. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego najwyżej wyskoczył Michał Bojdys i rekord objął prowadzenie. Olimpia próbowała odrobić straty, ale nie potrafiła odpowiedzieć. Strzał głową Szymona Krocza z 64 minuty był za słaby, by zaskoczyć Florka. Rekord też stanął przed szansą po kontrataku, ale uderzenie Mateusza Klichowicza odbił bramkarz. Tuż przed końcem na strzał z rzutu wolnego z około 30 metrów zdecydował się Bojdys, ale Kacper Górski zdążył z interwencją. W efekcie rekord odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie. Tak wyglądają wyniki trzeciej kolejki BetClick drugiej ligi. Już tylko Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Zagłębie Sosnowiec mają komplet punktów. Bez porażki są jeszcze tylko Świt i KKS Kalisz. Na zwycięstwo wciąż czekają w Elblągu, Puławach, Bielsku Białej, Lubinie, Grudziądzu i Częstochowie. W czwartej kolejce ciekawie zapowiada się spotkanie w Kaliszu, gdzie KKS podejmie Wieczystą i mecz Beniaminków w Grodzisku Mazowieckim. Lider Pogoń gości trzeci w tabeli Świt. Na skróty stygi pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu BetClick drugiej ligi. Tymczasem pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!